Opuszczenie wygodnego resortu nie kończy moich wakacji. Na powrót do domu mam jeszcze kilka wolnych dni, które zamierzam dobrze wykorzystać. Jak widać, wjeżdżam w górzysty teren i to nie byle jaki. Przede mną greckie meteory. Na szczytach tych wyjątkowych formacji skalnych znajdują się 24 klasztory prawosławne. Na obecną chwilę tylko 6 z nich jest zamieszkałych i są one udostępnione do zwiedzania. Trzeba tylko pamiętać, że klasztory są otwarte dla zwiedzających w wybrane dni tygodnia i na ich terenie wymagany jest stosowny ubiór. Procent spontanu, po prostu tą drogą jechałem. Tu jeszcze są te niesamowite twory skalne, nie wiem jak to fachowo nazwać. Motocykl już tu sobie jest zapakowany, a ja tu już się zameldowałem, idę najpierw coś zjeść. Jak się wykąpię, przebiorę, to już mi się nie będzie chciało ruszyć, a kolację trzeba zjeść jednak. No, po całym dniu odrobinę ściorany, ale czekam już na jedzonko, więc humor z każdą chwilą się poprawia. Kolejny dzionek, nadal w Grecji, pod meteorami. I o ile hotelik był spoko, pokój nieduży, ale taki w sumie w porządku, to jednak miejscówka no ciężka. W sumie pospałem może 3-4 godziny, przez to, że już tak gdzieś od okolicy 4:30, praktycznie co pół godziny gdzieś w okolicy jakieś dzwony, nie wiem właśnie, czy to z tych klasztorów, czy z jakichś tu okolicznych kościołów. Także w sumie fajnie, tylko nie wyspany. Zamiast ruszyć prosto w dalszą drogę, postanowiłem pokręcić się jeszcze po okolicy. I sam nie wiem, czy to pora dnia, czy niesamowite widoki sprawiły, że samotna podróż po tym terenie sprawiła mnie w niezrozumiały stan jednoczesnej zadumy i euforii. Nawet facet twardo stąpający po ziemi ulega magii tego miejsca. A może to tylko efekt braku snu? Ile tu skarbów, ile ciekawostek, ja pierdolę. Prawdziwy podróżnik. Można na trasie spotkać prawdziwego turystę i tu mówię, że to jest prawdziwy turysta, bo ja przy nim to jestem taki malutki. Taki malutki, bo wyprawę ruszyć Simpsonkiem to jest coś naprawdę niesamowitego. Szacun, szacun, respect, respect. Meine Motorrafe. Meine Motorrafe. Facebook-Seite. No niesamowity sprzęt, kurde. Niesamowity. I tu, o ile dobrze zrozumiałem, to w tym kufrze wszystkie części tu są potrzebne do sprzętu. O. Woda. Ja pierdykam. Normalnie szał. Szok.
widok robi się niesamowity. Tylko szkoda, że akurat pora dnia nie jest zbyt... Może inaczej, ale o poranku albo wieczorem ten kanion wyglądałby jeszcze chyba bardziej efektownie. A w tej chwili słońce jest wysoko, więc tak prawdę mówiąc trochę wypłaszcza to wszystko. Podczas motocyklowej wycieczki trzeba się nawet poświęcić i trochę pochodzić na nogach. No będzie fajnie. Szkoda, że kurde jest taka pora dnia, czyli w południe. Szkoda, że nie jestem właśnie wieczorem albo wcześnie rano. No, jest cięcie. Robi wrażenie ta miejscówka, a największe to świadomość, że tu naprawdę mały kroczek w bok i tu już by się chyba spadochron przydał. W tej przestrzeni naprawdę można się wystraszyć. Co można zwiedzać w Macedonii? Tak naprawdę nie wiem, bo ja sobie wpisałem dwa miejsca. Jedno to jest to, co widać za mną. Nawet miejscowi nie wiedzą, po co to tutaj jest. A trzeba było się wspiąć na 1200 metrów wysokości w górach. No wiadomo, w górach, nie w dolinach. No też logiczne bardzo. Ale po środku niczego tak naprawdę. Tu nie ma w pobliżu jakiegoś ośrodka wypoczynkowego. Jedynie co, to kawałek stąd jest ośrodek jakiś paralotniarski. Może ośrodek, dużo powiedziane, po prostu miejsce, z którego startują paralotniarze. Ja akurat przez przypadek udało mi się tam trafić właśnie na start ziomka. Fajne warunki, bo niezłe noszenie ładnie go od razu pociągnęło do góry. Wracając jeszcze do atrakcji turystycznych Macedonii. Kolejne będzie podobne pod tym względem, że za cholerę nie wiadomo, o co chodzi. Ale postanowiłem takie dziwne miejsce odwiedzić, zobaczyć. No może już nie będzie za bardzo okazji następnym razem. Tu już pomiędzy drzew zaczyna się wyłaniać to dziwne coś. No to jestem. Mi to się kojarzy z miną morską.
starego typu. No dobrze, to już by było tyle z pobytu w tym miejscu. Teraz tak. Mam jeszcze przed sobą kawał drogi, ponieważ w planach nocleg mam w Serbii. A jestem w połowie Macedonii. Całe szczęście, że Macedonia nie jest jakaś bardzo duża. Jeżeli będą jakieś autostrady, to myślę, że zdążę. Gorzej jak będą jakieś boczne drogi tylko i wyłącznie, to wtedy chyba trzeba będzie wcześniej złapać nocleg. Jeszcze taka dodatkowa macedońska trakcja. Swobodnie pasące się koniki. To takie nawet zadbane, ładne. Skubane.